Cześć, jest z nami dzisiaj Marcin Zając, którego pracę mogliście oglądać w publikacji magazynu Akwarium. Była to publikacja dotycząca akwarium miniaturowego, co jest dosyć nietypowe w świecie aquascapingu. Wiele osób pracuje teraz na home office, więc może ktoś będzie chciał sobie stworzyć taką aranżację na biurko. Skąd czerpałeś inspirację do stworzenia tak małego zbiornika? Pierwsze prace, które zobaczyłem w sieci, były to prace Diego Sandovala, a później konkursy Aqua Miniatura. One mnie tak naprawdę zainspirowały do tworzenia własnych krajobrazów miniaturek. Powiedz, skąd zdobyłeś takiej wielkości zbiornik? Czy to było coś robione na zamówienie? Jest czy sam ciężko kraiłeś? Zdobyć tej wielkości akwaria z tego względu, że wiadomo, żadne firmy się nie specjalizują w takich miniaturach, gdyż nie ma na to popytu w Polsce. Oczywiście takie akwaria prototypowe sklejałem sobie sam. Szklarze nie chcieli się tego podjąć ze względu na to, że tam jest precyzja klejenia oraz wykończenie precyzyjnie takiego akwarium jest bardzo trudne. A po drugie, nie mieli takich grubości szkła. No, ja używam 1-2 mm grubości szkła. Bardzo najczęściej dzięki. Pozyskuję to szkło z antyram. Zwykłe antyramy, obrazki, które mamy, są właśnie zaopatrzone w takie szkła przeszklone. Ja je oczywiście rozbieram i docinam. No to jest bardzo ciekawa informacja. Powiem Ci, że jak ja przymierzam się do stworzenia takiego mini zbiornika, to wykorzystywałem szkło, które jest w ramkach do zdjęć. Także bardzo podobnie. Też ciekawie. Dobry trop. Najgorsze jest to, że ciężko znaleźć antyramę OptiWide. No tak, to też. Skoro to akwarium jest tak małe, skąd pozyskujesz materiały? Czy rozbijasz je młotkiem, czy po prostu wyszukujesz w sklepach takich mniejszych fragmentów? Jak to u Ciebie wygląda? To są dalej materiały te same co do aquascapingu. Są one tylko zminiaturyzowane. Bo zazwyczaj akwaria, które kleję te miniaturki i które robię, odpowiadają wielkością zbiorników dużych, tylko w milimetrach. A więc i te proporcje tutaj skały, korzeni muszą być tak samo zminiaturyzowane, aby odzwierciedlić duże akwarium. Jak wiele takich zbiorników już stworzyłeś w swojej karierze? Niedużo, myślę, że poniżej 10 akwariów na razie. To i tak sporo, bo w Polsce to nie jest zbyt popularny wymiar akwarium do aquascapingu. No myślę, że będę się rozwijał w tym kierunku i podążał za mną inni aquascaperzy. Czy takie akwarium to jest miniatura wymiarów dużego zbiornika konkursowego, na przykład 120, czy to jest... Zgadza się. Proporcje są takie same? Tak. Najlepiej mi się w nich pracuje. Dlaczego? Dlatego, że mam schematy wyrobione już zbiorników 120. Tak. Na przykład 120 na 60 głęboki, 50 wysoki i tutaj w milimetrach lepiej mi to odwzorować później, aby wszystkie te układy były w proporcjach tak jak w dużym akwarium. Jak w tak małym zbiorniku stworzyć takie poczucie głębi? Tak jak i w dużym. Tu jest wszystko po prostu zminiaturyzowane. Oczywiście okay. Tam czyli detale robią największą rolę. No, tak jasne. Jak w dużym akwarium detale. Jasne. Tylko tutaj te detale nie mają 5 mm, a milimetr na przykład. No nie? I trzeba to wszystko sobie tam idealnie poukładać. Tworzysz na zewnątrz czy wewnątrz takiego małego akwarium? Zewnątrz zdecydowanie. I kleisz to do płyty? Biurowej do pleksy. Ja wszystkie swoje aranżacje, które robię jako wpuszczane, nie? Klejone na zewnątrz, kleję na szkle. Okay. Docinam sobie szybę zawsze. Nie miałeś przypadków, żeby taka szyba, szkło, które jest pod aranżacją, pękło? Stopki robię zawsze, kilka stopek, po to, żeby jakiś przepływ wody tam był, żeby jakiś piasek nie podszedł z plaży. Czy taka aranżacja powstaje tylko na potrzeby zdjęcia konkursu, czy ty kontynuujesz, w sensie utrzymujesz to akwarium, prowadzisz jak z filtracją? Większość tak. Choć mam zbiorniki, które mam do dzisiaj i które funkcjonują, jak najbardziej jesteśmy w stanie sprzętowo tak zadbać, aby to akwarium funkcjonowało. Wiadomo, to nie są to oświetlenia jakichś markowych producentów akwarystycznych, bo takich nie produkują, ale radzę sobie innymi zastępczymi produktami. No jasne, bo właśnie jak robiłem research, to bardzo ciężko znaleźć oświetlenie, które ma mniej niż 5 W, dlatego chciałem się dopytać,
czym takie akwarium można doświetlić? Jest kilku producentów, którzy mają na rynku takie małe lampeczki, którymi można doświetlić. Jakich materiałów używasz zazwyczaj do... Czy to są raczej skały, czy korzenie? Staram się mieszać, choć moim ulubionym stylem jest styl iwagumi. Skały lubię najbardziej. Gdy mówię wszystkim, że lubię i to, to ci, co wiedzą, to wiedzą, że skały są moim dominującym materiałem. Gdybyś mógł zdradzić jeszcze informacje na temat roślin, jakich używasz w takich aranżacjach. Czy to są rośliny, powiedzmy, in vitro, które są mniejsze już na samym początku, czy bierzesz rośliny z koszyczka? Jak to u ciebie wygląda? Czy in vitro, czy koszyczek, to tutaj nie ma znaczenia. Ważne, aby te proporcje oddały właśnie cały kształt i staram się używać roślin trawnikowych, właśnie tych najdrobniejszych. Bardzo często są to mchy, a nie jednokrotnie nawet i łodygi wyrastające obok z mchów jako mateczników, które są jeszcze mniejsze od tych macierzystych i je wykorzystuję właśnie do takich aranżacji. Czy stosujesz w takim małym akwarium CO2? No nie stosuję CO2. Tutaj używam właśnie takich troszkę epifitów, albo roślin, które nie wymagają tego CO2. Czy stosujesz podłoże aktywne w takim zbiorniku, czy raczej lecisz na jałowym? Tak, stosuję. Stosujesz? Już z przyzwyczajenia, bo do wszystkich akwariów daję podłoże aktywne. Jakoś tak lepiej się mi zakłada z tym aktywnym, takie mam poczucie, dałem to aktywne. Dobrze, w takim razie dziękuję ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że wiele osób się tym zainspiruje i stworzy takie własne akwarium. Ja na pewno będę próbował. I no co, dziękuję. Super, cieszę się, chcę zobaczyć rezultaty, jakie są. I życzę i sukcesów. Dzięki za zaproszenie. Życzę sukcesów w przyszłości. Bardzo dziękuję. Wzajemnie, dzięki. To ono nie było zasłonięte? Mówiłem ci, zasłaniaj czarnym tutaj do nagrania.